Witam serdecznie w kolejnym konkursie Pucharu Świata Widzów drugiego sezonu. Tak przedstawia się generalna klasyfikacja po pierwszym konkursie. Pierwszy konkurs odbył się na skoczni w Kusamo, drugi również odbędzie się na skoczni w Kusamo. Kilka zawodów w tym sezonie, kilka konkursów jest w tym samym miejscu. Po dwa oczywiście, nie więcej. Następna skocznia to będzie Lillehammer. Tak przedstawia się generalka. Łuki na prowadzeniu po wczorajszym konkursie. 100 punktów na koncie za zwycięstwo. Fantastyczny drugi skok, rekord skoczni. Tucek drugi, 80 punktów na trzecim miejscu. Ex aequo zwycięzca Pucharu Świata poprzedniego sezonu Misiek i Volti Neiro po 60 punktów. Dalej Marzanna, Świru, Nixon, Miłosz, Musiał, Dawidex i Jaza Q. Tak przedstawia się pierwsza dziesiątka Pucharu Świata. Stawkę zamyka Saroka Oficjal z jednym punkcikiem honorowym. No i to ona rozpocznie drugi konkurs tego sezonu. No i tutaj już muszę zmartwić uczestniczkę, ponieważ najgorzej jest startować jako pierwszym. O tym przekonał się Tymek Zadymek w poprzednim sezonie, potem Przemosek. Także no, pierwszy ma przerąbane. Dobra, informacje o skoczni. Jest to Finlandia, duża skocznia, 142 metry, hill size, czyli wielkość skoczni. Punktka osadzone na 120 metrze, wartość 1 metra to 1,8 punktów. Rekordzistą skoczni jestem ja, ale prawdę mówiąc rekordzistą skoczni jest Łuki, 139,5 metra. No dobra, odpalamy drugi konkurs Pucharu Świata Widzów na skoczni Kusamo. Saroka Oficjal rozpoczyna ten konkurs, no i miejmy nadzieję, że to będzie dobry skok. Poprzednie zawody nie wyszły w ogóle tej zawodniczce, 112,5 metra. Jest to oczywiście pierwsze miejsce, wysokie noty, bo po 19-18,5, ale odległość nie była jakaś satysfakcjonująca. Guinamo, zobaczymy co on zrobi. Szarpane wyjście z progu. Ale skok był lepszy, lepszy niż wczoraj, 126 metrów, jest to pierwsze miejsce. Także popatrzmy jeszcze z której strony mamy wiarze, no tak bardziej z prawej. No ale jest to miejsce pierwsze. No i Michaloko. Zobaczymy co zrobi Michaloko. Odbił się tak niepewnie. Bujało nim w locie, 125,5 metra, jest drugi, lepszy skok chyba, czy nawet do pół metra, gorszy od Guinamo, ale noty będą znacznie niższe, tak jest, za to wyjście z progu, no i jest na miejscu drugim. Bartosz Dusza, dzisiaj oczywiście dwa konkursy, ale w odcinka na YouTube będzie to rozłożone na dwa dni. Tak pochmurno mamy na tej skoczni. 127 metrów Bartosza Duszy i jest to oczywiście pierwsze miejsce, wszystkie noty po 19 punktów, łączna 129,6. Tak więc o 2,3 punkta wyprzedza Guinamo. Blodyls wczoraj był bardzo niezadowolony po swoich skokach. Może dzisiaj będzie coś lepiej. Również taki szarpany ten lot, ale wyciągnął odległość. 129 metrów. No i jest drugi. Nie obejmie prowadzenia. Nie obejmie prowadzenia, ale traci bardzo niewiele do Bartosza Duszy. Łukasz. Dominator poprzedniego sezonu, który ostatecznie nie wygrał. Przegrał o 7 punktów. Odbił się tak jak Michaloko, bardzo niestabilnie. Oczywiście wyciągnął największą odległość, ale mimo to jest pierwszy. 130,5 metra, jako pierwszy przekroczył granicę 130 metrów. No i jest to pierwsze miejsce, odległość mu dała przewagę tylko 0,3 punkta nad Bartoszem. No ale objął prowadzenie. Super skoczek.
On wystarczy, że skoczy jakieś 127 metrów. Ale też taki niedobre to wyjście z progu było. Najdłuższy skok 130 metrów, nie był najdłuższy, ale 128 punktów, to jest czwarte miejsce dopiero. Także to wyjście z progu nie idzie, tak by mi jeden guzik nie chciał zadziałać. No, tu jest ciasno, tu jest bardzo ciasno. W dwóch punktach tutaj ta czwórka się mieści. No i Baej. Zobaczymy, co zrobi Baej. Ósmy na starcie. Wyjście z progu nie było najgorsze. Powinien objąć prowadzenie. No i tak się też dzieje. 128 metrów, pierwsze miejsce, wysokie noty. No i daje mu to prowadzenie. Lepsze wyjście z progu przede wszystkim miał Baej i ta krótsza odległość pozwoliła mu na objęcie prowadzenia. Dominik Bos. A więc mamy tutaj szefa na belce. Bos. Z progu wyjście takie niepewne, trochę szarpane. Ale odleciał, wyciągnął tutaj, wyciągnął 132,5 metra. Jest to pierwsze miejsce zdecydowanie. Mimo tego szarpanego wyjścia z progu, to tego szarpanego lotu po wyjściu z progu, to wyciągnął tutaj odległość. No i już mamy dzisiaj dużo lepsze skoki niż wczoraj. Kajajek, 10 na liście startowej. Ależ piękne wyjście z progu, ależ odleci nam tu Kajajek, ależ nie ustał. 138 metrów i niewylądowany. Jest 9, ależ tu nam odleciał, kurde, Kajajek. No niestety, bardzo mi przykro, no, wyszło jak wyszło. No ale, no szkoda, naprawdę szkoda. Bo by tutaj podniósł nam poprzeczkę tych zawodów. Nunek 112. Więc mamy pierwszy niewylądowany skok. Ale to pokazuje, że Kajajek jest w formie. Wyszedł perfekcyjnie, wszystko pięknie wyglądało, tylko to lądowanie. 124 metry Nunek, jest ósmy. Także to był jeden z krótszych skoków tych zawodów. I Mister Meduza. Zobaczymy, co on będzie w stanie tutaj zrobić. No i on nam już tutaj odleciał. Pierwsze miejsce zdecydowanie, 136 metrów. Pierwsze miejsce, wysoka punktacja, wysokie noty. No i bezapelacyjnie pierwsze miejsce. I co zrobi Kacper TV, który troszeczkę namieszał w pierwszym sezonie. Ostatecznie zakończył chyba na piątym miejscu w generalce. Ależ jest forma. Jest forma. Kapitalny skok, 138 metrów. No tutaj rekord Łukiego z pierwszego konkursu, z wczorajszego konkursu jest zagrożony. Pierwsze miejsce wysokie, bardzo wysokie noty. No i tutaj to pierwsze miejsce jest Grandzior. Fantastyczny poprzedni sezon. Zresztą wczoraj po pierwszej serii był drugi nawet. No ale drugi skok już mu nie wyszedł, 128 metrów, jest czwarty. Wysokie punkty jak na tą odległość. No i tutaj będzie mógł sobie jeszcze o coś, myślę, powalczyć. Andrew! To jest skoczek, który może odlecieć. Przypominam to za każdym razem, gdy znajduje się on na belce startowej. Ale czy w tym sezonie? Zobaczymy. 127 metrów, słabe noty. Dopiero siódme miejsce, 129,6 punkta. Chociaż czy ja wiem, czy tak jest słabe? Ex aequo na miejscu siódmym z Bartoszem. No, odległość w sumie też była identyczna. Główny organizator tego sezonu, Seba Gra, uczestnik, miał kończyć karierę. Ale postanowił jeszcze dociągnąć drugi sezon. Ale nie było dobrze. 122,5 metra, dopiero 15. Także bardzo nisko. Marcin Gawlik. Wiatr już tutaj sięga 2 metrów na sekundę. I to może być bardzo dobry skok. I to jest bardzo dobry skok Marcina Gawlika. 140 metrów, mamy rekord skoczni. Pobity o pół metra. Pierwsze miejsce, 150,5 punkta.
Noty nie były jakieś wysokie, ale wystarczająco wysokie, żeby dać mu prowadzenie. Świetny skok Marcina Gawlika. Lipo kolejnym skoczkiem, który długo się składał do tego skoku. Długo się kładł na nartach, no i to zadecydowało o tym, że ta odległość nie była dobra. 126,5 metra, ósmy, ale mimo to bardzo wysokie noty. Więc tutaj skoczył krócej od kilku zawodników, a jest wyżej. Dymek za dymek. On może tutaj skoczyć dobrze. Jemu ta skocznia leży. No i to udowadnia. Bardzo dobry skok. 140,5 metra. Znowu pobity rekord skoczni. I jest pierwszy. Noty już były tutaj nieco lepsze niż u Marcina. No i to też przekłada się na punkty. Siemanko Aksel, witam. No i 20 zawodnik. Przemosek. Zobaczymy, co on będzie w stanie zrobić. Chyba za wcześnie wyszedł z progu. I to jest jeden ze słabszych skoków tego konkursu. 122 metry, dopiero 17. Bardzo, bardzo daleko. No tylko jeden upadek mieliśmy. Jeden upadek Kajajka. Mógł być wysoko. Mógłby być nawet gdzieś trzeci, czwarty. Nie wyszło. Zobaczymy, co zrobi Jazaku, który otwiera najlepszą dziesiątkę. No ale ten skok nie był dobry. 123,5 metra, 17 dopiero. Co prawda, no tutaj jeden lepszy skok tych zawodników od 14 miejsca w dół. Jeden lepszy skok i może tutaj zaowocować walką o jakieś wysokie lokaty. Aksel, nie dodam cię, ponieważ sezon już trwa. Już został rozpoczęty wczoraj. Nie da się dodać kogoś do rozpoczętego sezonu. Dawideks. Ale to wyjście z progu było fatalne i też to był fatalny skok. 117,5 metra, dopiero dalekie 21 miejsce. I no nie jest ostatni, ale tylko 3 punkty przewagi. Miłosz Musiał. On musi skoczyć daleko. Ale to nie był daleki skok. 127 metrów, 15 dopiero. Aksel, nie da się już dodać nikogo. Sezon już jest rozpoczęty. Jak ja cię mam dodać na szybkości? Nie da się już. Koniec. Zapisy się wczoraj skończyły. Nikt są dziwny. To był dobry skok. 132 metry. No chyba cię pogięło, kuźwa. Zacznij jeszcze raz. Nie, mi 30 skoczków wystarczy. Zresztą już pierwszy konkurs sezonu się rozpoczął, już jest wrzucony nawet odcinek, więc nie ma takiej możliwości. Pozdro od Norbiska, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Nikt są dziwny. Szóste miejsce, nie było źle nawet. Świru. Dobry skok. Oddał wczoraj w pierwszej serii. Nawet był pierwszy. No ale nie był w stanie wygrać konkursu, był dopiero szósty. 129,5 metra. Nie było najlepiej. Noty też nie najlepsze, ale ósmy. Myślę, że tutaj jeszcze spokojnie się będzie mógł bić o wyższe pozycje w drugiej serii. Dzięki wielkie za pozdrowienia. Marzanna Wołek. No i najlepsza piątka. Najlepsza piątka. Ja dalej nie wiem, czy Marzanna Wołek to jest kobieta czy facet. Nie przedstawił się, nie przedstawił, przedstawiła się, więc jeżeli Marzanna oglądasz to, chociaż w odcinku, który oglądasz, bo też to będą odcinki z YouTube'a na YouTubie, jeżeli oglądasz to, to powiedz mi, czy jesteś kobietą czy facetem, bo ja nie wiem, jak cię mam określać. Misiek, zwycięzca poprzedniego sezonu Pucharu Świata.
Ale to nie był dobry skok. To nie był dobry skok. Nie, nie oglądam. Ja nie lubię skoków oglądać. Ostatni raz skoki tak to oglądałem jeszcze za czasów Małysza. Voltineiro. Zobaczymy, jak to będzie. Też to nie był dobry występ. 23, 121,5 metra. Te skoki zrobiły się nam dużo krótsze niż tutaj z początku. A więc tutaj najlepsza piątka ma przerąbane. Też ten wiatr już nie jest taki stabilny. Zobaczymy, czy Tucek da radę. No też nie da rady. Też nie dał rady postawić się temu tym warunkom. Dopiero 27. Daleko, daleko. No i Łuki. Lider Pucharu Świata po pierwszym konkurcie. Też to był słaby skok. 118,5 metra, 28 miejsce. Początek tej pierwszej serii wyglądał naprawdę dobrze. Tutaj mieliśmy nawet skoki na odległości 140 metrów, 138 metrów, a dalsze te skoki już były dalej. Im dalej w konkurs, tym gorsze warunki, gorzej skakali uczestnicy. Tymek pierwszy, Marcin Gawlik drugi, Kacper TV trzeci. A więc tutaj dwóch zawodników z pierwszego sezonu, którzy pokazują, że są w formie. Marcin Gawlik, debiutant, drugie miejsce. No, na samym końcu Saroka, niestety znowu, ale ta strata do Dawideksa nie jest duża. Także mogą być większe punkty. No, zobaczymy. Lider Pucharu Świata dopiero 28. Więc no myślę, że będzie ciężko mu utrzymać koszulkę lidera po tym konkursie, no ale zobaczymy. Lecimy z drugą serią, nie przedłużając. Saroka, żeby objąć prowadzenie, musi skoczyć 84 metry, chyba to nie będzie problem. No i w końcu to był jakiś taki w miarę normalny skok, 128 metrów, więc to pierwsze miejsce i ten skok może da jakieś tam jakąś wyższą pozycję. Dawidex zawiódł w tym pierwszym skoku. Ale drugi skok Dawideksa już był dobry. 135,5 metra, jest to pierwsze miejsce bezapelacyjnie. No i potężna przewaga nad Saroką. Pięknie, pięknie. Zobaczymy, co zrobi Łuki. Lider Pucharu Świata. On musi się tutaj wspinać, jeżeli chce utrzymać koszulkę. Chociaż nie będzie łatwo. Ale prawie zrobił to, co wczoraj. 134,5 metra. Pierwsze miejsce oczywiście. Objął prowadzenie. Prawie się mu udało zrobić to, co wczoraj w konkursie. Tylko no, brakło mu tam 5 metrów. No ale brawo. Tucek. Drugi w generalce. A więc jeszcze to wyjście z progu fatalne. Jest to dopiero czwarte miejsce, 113,5 metra. I jest za Saroką, a więc Saroka tutaj wskakuje o pozycję wyżej. Zobaczymy, co zrobi organizator tego turnieju. Nie będzie pierwszy po swoim skoku. Dopiero trzeci, 129 metrów. Trzecie miejsce. A więc Łuki dalej na prowadzeniu. Drugi Dawideks. Także się tutaj wspinają zawodnicy. No i Kajajek. Fantastyczny skok w pierwszej serii, ale nieustany. Teraz chyba za wcześnie wyszedł nawet z progu. Ale pociągnął ten skok. Pociągnął. Jest drugi, 129,5 metra. Jak już to spadnie o jedną pozycję. No, zabrakło tutaj niecałych 3 punktów do Łukiego. Także Łuki cały czas się wspina. Ten jego drugi skok był dobry.
No i Przemosek, on już może tutaj Łukiego zepnąć. Nienaganna sylwetka w locie, no i oczywiście fantastyczny skok Przemoska. 136,5 metra, jest to zdecydowanie pierwsze miejsce, wysokie noty po 19 punktów. No i przewaga jest aż 13,4 punkta nad Łukiem. Voltineiro, no, musi skoczyć w granicach 138 metrów, żeby objąć prowadzenie. Znakomite noty za styl miał Przemosek. No nie dał rady Voltiner. Jest drugi, 134,5 metra, lepszy skok, no ale nie wyprzedzi Przemoska. Yazaku, on też musi skoczyć daleko. Tutaj, tak jak mówiłem, no jeden lepszy skok. I można wyskoczyć wyżej w generalce, ale Yazaku nie da rady. 127,5 metra, dopiero piąty. Dopiero piąty. Tak mówiłem właśnie w tej pierwszej serii przed chwilą, to powtórzyłem, że tutaj ta ilość od Guinamo w dół, to ci zawodnicy po prostu jeden lepszy skok i mogą wywindować się gdzieś wyżej w generalce, bo tam było bardzo ciasno po prostu, jeżeli chodzi o punkty. Wszyscy byli blisko siebie. Tymczasem Mihaloko. Ojej. Nieustany. 133,5 metra, nieustany skok, niestety. Niestety nieustany. Mihaloko, trzeci od końca. Nie, drugi. No, trudno. Tak się też zdarza. Nunek. No i Nunek powinien być drugi, a nawet trzeci jest. 130,5 metra, trzecie miejsce. A więc wyprzedza Łukiego. Nie udało się mu tego zrobić wczoraj, zrobił to dzisiaj. A więc Przemosek, Voltineiro, Nunek. No i Marzanna Wołek. 19 po pierwszej serii. Piąta w generalce. Czy będzie prowadzenie? No niestety, trzecie miejsce dopiero, 133 metry. Skok był dobry, ale no zabrakło. Zabrakło jeszcze czegoś. Noty, no 18, 18,5. Nie najlepsze. Zabrakło. Niewiele, ale zabrakło. 0,2 punkta przegrane z Voltinerem. Miłosz Musiał. 127 metrów w pierwszej serii. Ojej, ojej, no to był piękny skok, 139 metrów, trzecia odległość konkursu, zdecydowanie prowadzenie. No, jak widzimy w tej drugiej serii, chyba tylko jeden skoczek oddał słabszy skok niż w swojej pierwszej serii. A więc mamy dobre zawody. Zobaczymy, co zrobi Misiek. Misiek daleko, bo dopiero na 17 miejscu. Prowadzenia nie obejmie, nie ma takiej możliwości. Jest trzeci. 262,8 punkta, 131,5 metra. No i jest dopiero trzeci ex aequo z Voltinerem. Znowu Voltiner i Misiek. Drugi konkurs z rzędu, drugi konkurs tego sezonu. Znowu ci dwaj panowie będą mieli po tyle samo punktów na tej samej pozycji. Guinamo. Wysokie 16 miejsce, jak na niego po w tym pierwszym konkursie fatalnym. Ale drugi skok już totalnie nie wyszedł. 122,5 metra, 12 miejsce. No będzie gdzieś tam się tułał w dole tabeli jak na razie. Lepszy od Saroki, a więc Saroka nie odrobi do Guinamo. A zobaczymy, co zrobi super skoczek. I sprawdzimy, czy on faktycznie jest taki super. Powinien być trzeci. I jest trzeci. 132 metry. Trzecie miejsce. Noty nie najlepsze. No ale jest trzeci.
Tutaj dwa dobre skoki Przemoska i Miłosza. Przemosek już długo tutaj sobie siedzi na tym miejscu drugim. No i Blodyls, 14 po pierwszej serii. Poprzedni konkurs zupełnie nieudany w jego wykonaniu. I ten konkurs też nieudany. Nie skomentuję go. Bartosz Dusza. Dobry skok. Dobry skok, 135,5 metra, oczywiście drugie miejsce. Dużo chyba nie zabrakło do objęcia prowadzenia. No, 3,3 punkta do Miłosza. Przemosek trzeci. Lider Puaru Świata Łuki 9. A więc tutaj punkty może mieć porządne. I zobaczymy, co zrobi Andrew. 127 metrów Andrew w pierwszej serii. I to samo, co się stało z Blodylsem. 76,5 metra. Najgorszy skok konkursu. Jeden z dwóch najgorszych. Dopiero 18. Daleko, daleko Andrew przed Blodylsem. Dwa skoki, jedyne dwa skoki poniżej 100 metrów. Lipo. No też to nie był jakiś genialny skok. 127 metrów. Dwa równe skoki przede wszystkim. Także forma jest równa, ale dziewiąte miejsce to jest trochę za mało. Tutaj dużo lepsze skoki były po ponad 130 metrów. Łukasz, 10. Zawodnik, który przez 22 konkursy poprzedniego sezonu okupywał pozycję lidera Pucharu Świata. No ale ten drugi skok już mu totalnie nie wyszedł. 126,5 metra, 11 miejsce. Bardzo daleko. Baej. 9 po pierwszej serii. I powinien objąć prowadzenie. Tak jest, Baej, 136,5 metra, pierwsze miejsce. No i to jest zawodnik, który swoją pozycję sobie utrzyma. Wygrał o 0,3 punkta z Miłoszem. Wielkie brawa. Świru, znowu wysoko, a więc on tutaj jakąś taką najstabilniejszą formę nam prezentuje. Łohohohoho, no to nam Świru odleciał. 140 metrów, pierwsze miejsce. To jest trzecia odległość tego konkursu. Znakomity skok Świra. No i pierwsze miejsce zdecydowanie. No to nam tutaj podniósł poprzeczkę. Grandzior ma teraz ciężko. Ale jest wysoko. Ale zabrakło. Zabrakło. Coś mu ta skocznia wyraźnie nie siedzi. 121,5 metra. Dopiero dalekie 19 miejsce. Bardzo dalekie 19 miejsce. No te skoki tutaj były niezłe. No ale no nie wyszło. Nawet Grandzior spadł za Guinamo. No to jest naprawdę hit. Nixon dziwny. On jest też dosyć stabilna forma tego zawodnika. Jak na razie. Ale nieustany. Nieustany ten skok. 132 metry, 20 lokata, a byłby gdzieś w okolica trzeciego miejsca. No przepraszam, no tak wyszło. Zdarza się, to był dopiero trzeci upadek w tym konkursie, także nie ma źle w porównaniu do wczorajszego konkursu. Najlepsza piątka, Dominik Boss. No i zobaczymy, co on zrobi. No to jest masakra, co się dzieje w tych skokach. 108 metrów. 23 miejsce. Dominik mnie chyba udusi za ten skok. Najlepsza czwórka nam została. Mr. Medusa, Kacper TV, Marcin Gawlik i Tymoek Zadymek. Najlepsza czwórka po pierwszej serii. No i Mr. Medusa. On musi skoczyć w granicę 133 metrów.
żeby objąć prowadzenie. Już wiemy, że tego nie zrobi. 123,5 metra, dopiero szósty. Ale w pierwszej dziesiątce się utrzyma. Nadal na prowadzeniu świru. No i Kasper TV, tu już jest walka o podium. 131,5 metra musi skoczyć, aby objąć prowadzenie. To nie jest daleko. Ale zabraknie. Zabraknie. 125,5 metra, jest to drugie miejsce, a więc nie ma najgorzej. W najgorszym wypadku spadnie o jedną pozycję, będzie za podium, a więc Świru już jest na podium. No i Marcin Gawlik. Dobry, fantastyczny wręcz ten pierwszy skok. I czy będzie pierwszy? Nie będzie pierwszy. Drugie miejsce, 128,5 metra, wysokie noty, ale nie dał rady wyprzedzić Świra. No i to były dobre zawody dla niego. Zabrakło mu tam niecałe 2 punktów. No i dymek za dymek. 130 metrów musi skoczyć, aby wygrać ten konkurs. No troszeczkę musi się postarać. Ale chyba za wcześnie wyszedł z progu. Ciągnie ten, ciągnie i drugi. Skoczył 130 metrów, ale noty za lądowanie. 17,5 punkta. I zabrakło, zabrakło niewiele. Zabrakło niewiele, bo 0,7 punktów straty do Świra. Więc Świru wygrywa drugi konkurs Pucharu Świata Widzów. W Kusamo. Drugi dymek za dymek, trzeci Marcin Gawlik, Kacper spada na miejsce czwarte. Lider Pucharu Świata Łuki na miejscu 30. No a Tucek Games wicelider na miejscu 28, także tylko 3 punkciki. Saroka trochę się wspięła. No i kontynuujemy. Tak się przedstawia generalna klasyfikacja Pucharu Świata po 2 konkursach. Świru odbiera Łukiemu koszulkę lidera. 140 punktów, Łuki punktów 115, a więc i tak się utrzymał wysoko. Dymek za dymek punktów 102. Dalej Misiek i Voltineiro po 84 punkty. Obaj te same pozycje zajęli w pierwszych 2 konkursach. Dalej Tucek, Marcin Gawlik 7. Kasper TV zamyka 10, a na samym dole Blodels, który ma punktów 6. A więc Saroka skoczyła o miejsce wyżej, o oczko wyżej, 7 punktów. Także powoli się tutaj gromadzi te punkciki. Michał Oko, Guinamo. No tutaj na razie słabo. No i dwaj dominatorzy poprzedniego sezonu. Łukasz 24 w generalce, Grandior 23 w generalce. Coś niesamowitego, jak ta forma im spadła. A może to po prostu nowi zawodnicy są tacy mocni.